uraził Elżbietę II? Media wytykają Bidenowi wpadki. Joe Biden krytykowany za złamanie protokołu podczas spotkania z królową Elżbietą II. Brytyjskie media krytykują prezydenta USA Joe Bidena za złamanie protokołu dyplomatycznego podczas spotkania z królową Elżbietą II. Amerykański przywódca miał założone okulary przeciwsłoneczne, ujawnił treść rozmowy z monarchinią i, według krytyków, był niestosownie ubrany. Królowa chciała się dowiedzieć więcej na temat dwóch przywódców, o panu Putinie, z którym mam się spotkać, o Xi Jinpingu, powiedział Biden dziennikarzom po zakończeniu spotkania z królową, która przyjęła go w niedzielę na zamku w Windsorze. Jak zauważają brytyjskie media, zgodnie z protokołem dworu królewskiego temat rozmów z królową powinien pozostać prywatny i niezwykle rzadko się zdarza, by ktokolwiek, włączając w to brytyjskich premierów, ujawniał, o czym rozmawiał. Nie powinieneś mieć okularów przeciwsłonecznych. Ponadto, jak zwrócił uwagę były kamerdyner następcy tronu księcia Karola, choć Biden mógł pozostać w okularach słonecznych w czasie obserwowania przeglądu wojska na dziedzińcu zamkowym, to powinien był je zdjąć w momencie, gdy był przedstawiany monarchini. Jeśli spotykasz się z królową twarzą w twarz, nie powinieneś mieć okularów przeciwsłonecznych ani niczego w tym rodzaju, ponieważ kontakt wzrokowy jest bardzo ważny przy przedstawieniu, powiedział Grant Harold, którego cytuje dziennik The Independent. Bidenowi wytknięto także zbyt dużą marynarkę i ubrudzone buty. 13. Prezydent USA, z którym spotkała się królowa Biden, spotkał się z Elżbietą II na zakończenie wizyty w Wielkiej Brytanii, której głównym punktem był udział w szczycie G7 w miejscowości Carbis Bay w Cornwalii. Obydwoje spotkali się już wcześniej w piątek, podczas przyjęcia dla przywódców państw G7, które odbyło się w ogrodzie botanicznym Eden Projekt w Cornwalii. Po spotkaniu z królową Biden poleciał do Brukseli, gdzie bierze udział w szczycie NATO, a w środę spotka się w Genewie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Joe Biden jest 13. urzędującym prezydentem USA, z którym spotkała się 95-letnia Elżbieta II, choć z pierwszym z tej listy Harrym Trumanem rozmawiała jeszcze jako księżniczka Elżbieta. Od czasu objęcia tronu w 1952 rok. Spotkała się ze wszystkimi kolejnymi prezydentami USA, z wyjątkiem Lyndona Johnsona sprawującego urząd w latach 1963-69.